Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Tym odcinkiem zaczynamy sobie temat kontekstu w Reakcie. To znaczy na początku, żeby zrozumieć cały zamysł, musimy sobie przerobić kontekst w Reakcie, natomiast potem zaimportujemy go sobie w Gatsbym. Nie będę tutaj się wgłębiał w cały obieg informacji, jaki jest pokazywany w różnych poradnikach, że jak te informacje, czyli te Wasze dane, idą za pomocą kontekstu. Wyjaśnię to Wam po prostu w jednym zdaniu. Kontekst pomaga dostać się do danych w każdym miejscu, jakim chcecie. Wygląda to mniej więcej tak jak DIM, to znaczy oplatacie sobie kontekstem cały Wasz blok kodu, w naszym przypadku opleciemy sobie całą aplikację i w każdym komponencie w środku, który jest tak jakby zawarty jako dziecko, niezależnie na jakim pułapie ten komponent się znajduje, to tam możecie dostać się do tych danych. Te dane oczywiście możecie modyfikować, zmieniać, odczytywać, także naprawdę jest to bardzo przydatne narzędzie. Jeszcze pragnę nadmienić, że jest to jeden z takich tematów, które na pewno musicie umieć, także zapraszam do oglądania. Pamiętajcie o łapce oraz subskrypcji, a ja przechodzę już do rzeczy. Aby to wszystko Wam pokazać, stworzyłem sobie podstawową templatkę za pomocą Create React App, a następnie w folderze src tworzymy sobie plik kontekst. To znaczy najpierw folder kontekst, a potem w nim kontekst.js. Czyli mamy kontekst, a w środku możemy sobie nazwać ten nasz plik, na przykład example kontekst. Oczywiście pokażę Wam cały kontekst na komponentach funkcyjnych, do komponentów klasowych nie wiem czy przejdziemy, natomiast jeśli przejdziemy, to pojawi się to w następnym odcinku. Aby to wszystko działało, musimy sobie zaimportować create context z naszego Reacta, czyli import create context from React. Następnie musimy sobie stworzyć tego instancję, czyli w naszym przypadku to będzie const, potem example context, no i porówna się wywołujemy funkcję create context. Tak naprawdę cały nasz kontekst jest już stworzony. Teraz musimy sobie to wyeksportować, czyli export example context. W tym momencie przechodzimy sobie do pliku app.js i tutaj mamy całą naszą aplikację, którą możemy opleść tym kontekstem. Żeby to zrobić, musimy go zaimportować, czyli import example context, no i tutaj from, oczywiście przechodzimy do src, a następnie context, po czym wpisujemy example context. No i teraz oplatamy tym całą naszą aplikację. Bardzo ważna rzecz, w tym momencie to nam nie zadziała, ponieważ musimy odwołać się tutaj do provider, czyli provider. Oczywiście mamy dwie opcje, provider i consumer. O konsumerze powiemy sobie w innej lekcji, natomiast tutaj, żeby to wszystko wywołać, musimy się odnieść do provider. I tutaj tak samo musimy to domknąć, czyli provider. Natomiast teraz nie wiemy, jakie value chcemy przekazywać do tych wszystkich naszych komponentów. W tym przypadku musimy tutaj do propsa value przekazać właśnie to, co chcemy. Stwórzmy sobie tutaj jakiś obiekt, załóżmy niech to będzie team, po prostu niech będzie ta nazwa. No i tutaj będzie kolor, który będzie miał wartość taką. Teraz musimy tutaj to wprowadzić, także odwołujemy się do team. I tak naprawdę tyle, bo tutaj nic więcej nie trzeba. Aby teraz odczytać te dane, stwórzmy sobie jakiś inny komponent. W naszym przypadku niech to na przykład będzie box, czyli box.js. Tworzę ten komponent, no i tutaj załóżmy, że chcemy wyświetlić po prostu H1. Wracamy sobie do app.js i importujemy ten box, czyli import box from. Teraz musimy to pokazać, więc załóżmy, że pokazujemy to tutaj. No i jak widzicie mamy tekst box. Ok, wracamy sobie właśnie teraz do tego box.js i żeby odczytać te dane musimy sobie zaimportować hooka useContext. Następnie musimy tą funkcję wywołać i przypisać do zmiennej, czyli const, załóżmy example, równa się useContext. Natomiast tutaj do parametru musimy wprowadzić właśnie ten kontekst, także jeszcze raz musimy ten examplContext zaimportować w box.js. No i tutaj wprowadzamy właśnie examplContext do tego useContext. W tym momencie wyświetlimy sobie to, co znajduje się pod example, czyli console.log example. Odświeżamy stronę i przechodzimy do konsoli. Jak widzicie mamy zwrócony object, w środku mamy nasz element color, czyli to, co sobie zdefiniowaliśmy w pliku app.js. Tutaj jak widzicie mamy team, a potem color. Żeby teraz to wywołać, po prostu dajemy example, a następnie team. Sorry, tutaj już team nie musimy uwzględniać, po prostu przechodzimy do color. Po odświeżeniu, jak widzicie, mamy wartość FFF. Jak możecie teraz zauważyć, powstaje nam jeden problem. W każdym pliku, w którym chcemy wykorzystać nasz kontekst, musimy zaimportować sobie useContext oraz właśnie ten kontekst, czyli w naszym przypadku examplContext. Możemy temu zapobiec i zmodyfikować tak nasz plik examplContext, aby on to wszystko naprawił. Także przechodzimy sobie do example context, a następnie tutaj importujemy sobie tego hooka useContext. Następnie tworzymy funkcję useExampleContext. No i w środku tej funkcji wywołujemy sobie useContext. A w parametrze przekazujemy właśnie ten wcześniej wspomniany examplContext. Tutaj możemy sobie obsłużyć jeden wyjątek, czyli załóżmy, że na przykład context równa się undefined. No to załóżmy, zróbmy jakiś error, czyli throw new error. Tutaj możemy napisać Houston, we have a problem. Natomiast, żeby to wszystko zadziałało, musimy sobie to jeszcze wyeksportować, a następnie tutaj w tej funkcji zwrócić jeszcze nasz kontekst, czyli return context. W
tym miejscu jeszcze to eksportujemy, a następnie możemy wrócić sobie do box.js i tutaj nie importujemy już useContext, czyli możemy usunąć tą instancję, następnie usunąć ExampleContext, tylko importujemy sobie useExampleContext, czyli tą funkcję, którą stworzyliśmy sobie w tym miejscu. Tutaj usuwamy przecinek, zapiszemy i teraz, aby to wszystko działało, musimy sobie wywołać tą funkcję useExampleContext, czyli const. Możemy ponownie nazwać to example i porówna się wywołujemy funkcję useExampleContext. Po zapisaniu i odświeżeniu strony, jak widzicie, nadal mamy to, co powinniśmy mieć, czyli kolor biały, czyli hashtag FFF. W tym odcinku tyle. Mam nadzieję, że zrozumieliście mniej więcej, jak działa kontekst. W następnym odcinku dalej lecimy z tym tematem i poszerzamy naszą wiedzę o kolejne wiadomości. Także trzymajcie się, cześć!